Wiadomości z powiatu nyskiego. Rozpoczynamy długo oczekiwane przedsięwzięcie przebudowy ulicy Piastowskiej. To oczywiście będzie rodziło pewne utrudnienia dla mieszkańców, ale w szczególności dla tych, którzy mają zlokalizowane swoje zakłady pracy i sklepy właśnie na tej ulicy. Dlatego też zorganizowaliśmy spotkanie, na którym padły różne pytania, były pewne obawy. Wątpliwości dotyczą głównie pewnych trudności z dostępem klientów do sklepów, gdyż faktycznie przebudowa jest dosyć istotna. Przebudowujemy praktycznie tą ulicę gruntownie z wymianą olbrzymich kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Następnie powstanie ogromny plac przed wieżą Siembicką, zmieni się komunikacja, powstanie ogromny parking podziemny. Więc tego typu prace będą generowały dosyć spore utrudnienia dla mieszkańców, jak i również dla tych osób, które w tym obszarze posiadają swoje sklepy, czy też właśnie jakieś przedsięwzięcia, czy też jakieś zakłady. Problemy polegają głównie w związku z tym, że jest tam kilkadziesiąt sklepów, do których dojeżdżają klienci, do których dojeżdżają towary. I jak wiadomo, zawsze taki remont o tak dużym zakresie generuje problemy. No tutaj takim problemem będzie wyłączenie całkowite z ruchu ulicy Piastowskiej praktycznie na rok czasu, co dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla niskich przedsiębiorców, no jest dosyć poważnym obciążeniem i takim małym ciosem i na pewno będą musieli się bardzo starać, żeby ten okres przetrwać, bo to tego uczą doświadczenia innych miast, innych remontów, że klienci uciekają, jeśli nie mogą dojechać praktycznie pod sam sklep. Jest problem z opatrzeniem towarów, także to spowolnienie na pewno zostanie przez nich odczute, no ale mam nadzieję, że z nawiązką zostanie to zrekompensowane po przebudowie tej ulicy. Mieszkańcy ogólnie czują, że ten problem ich dotknie, natomiast mają dużą dozę wyrozumiałości, ponieważ zdają sobie sprawę, że ten zabieg przebudowy i wymiany sieci jest pewnym zabiegiem, który każdy z nas ludzi czasami musi względem siebie samego zrobić, idąc do lekarza. Nasze miasto niestety ma takie żyły w postaci kanałów, różnych instalacji podziemnych, które no po prostu z czasem trzeba wymieniać, żeby to nasze miasto mogło sprawnie funkcjonować. Również komunikacja, która się na tym odcinku poprawi, no będzie tak naprawdę finałem jakiegoś udanego projektu, w którym zyskamy wszyscy. Na bieżąco będziemy informować tych wszystkich zainteresowanych o tym, jak będzie wyglądał harmonogram i w związku również z tym, że będą musiały być zamknięcia, będą budowane takie tak zwane ścieżki technologiczne, więc na bieżąco zapewniamy, że będziemy wspierać wszystkich tych, którzy będą mieli jakiekolwiek pytania i wątpliwości przy tej inwestycji. Pozytywne to na pewno to, że ten remont w ogóle doszedł do skutku, bo ulica była w stanie skandalicznym i prosiła się o remont od wielu lat, chyba od powojnia, była dosyć mocno zdegradowana. Brakowało miejsc parkingowych, no i ludzie mieli, nawet nie tylko sami mieszkańcy, ale osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, z prowadzeniem jej, bo nie był to salon, po prostu była to taka trochę zapomniana ulica, mimo że o dużym natężeniu ruchu, która była ulicą taką przelotną od centrum miasta do dworca kolejowego i dworca PKS, gdzie nie wszyscy się zatrzymywali. Mamy nadzieję, że mieszkańcy, przedsiębiorcy, że po tym remoncie będzie tam warto spędzić trochę dłużej czasu, między innymi dzięki temu, że powstanie ten duży parking podziemny, dzięki temu, że będzie to wszystko dobrze zorganizowane i będzie miało jako taki wygląd i będzie taką no, wizytówką, myślę, że Nysy.